Dobrze. Jest godzina 11, tak więc powoli sobie będziemy zaczynać. Jeszcze raz witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja się nazywam Kamila Kamińska, jestem... Dzień dobry, Mateusz. Jestem trenerem programowania w Akademii PixBlog i dzisiejszą lekcję poświęcimy sobie tematowi instrukcji warunkowych. Bardzo się cieszę, Mateusz, super. Moi drodzy, co to są te instrukcje warunkowe? No to po prostu sprawdzanie warunku, tak? Czyli to są polecenia, które są sprawdzane i wykonywane, jeżeli dany warunek jest spełniony albo nie jest spełniony, tak? I z reguły instrukcja warunkowa ma dwa takie najbardziej typowe, można powiedzieć, wyglądy. Jest instrukcja warunkowa prosta, która sprawdza, czy warunek jest spełniony i jeśli jest spełniony, wykonuje czynności i koniec. Jeśli nie jest spełniony, to nie dzieje się nic. Natomiast druga instrukcja warunkowa to jest taka, która sprawdza, czy warunek jest spełniony. Wtedy wykonuje dane czynności. Jeśli nie jest spełniony, to wykonuje inne czynności. My dzisiaj w PixBlogu zajmiemy się tą instrukcją pierwszą, czyli taką łatwiejszą. Tak? Dobrze. To moi drodzy, tak, webinar jest nagrywany i pojawi się na kanale PixBloga. Tak, ten filmik jest nagrywany, Mateusz. Dobrze, i słuchajcie, jakie to mogą być warunki? No, tak jak jeżeli ktoś był na poprzednich lekcjach z pętli, no to tak samo instrukcje warunkowe możemy sobie obserwować w życiu codziennym. Na przykład, jeśli pada deszcz, to jest warunek, który sprawdzamy, czy jest spełniony, wezmę parasol, czyli to jest polecenie, które wykonujemy. Tak? Jeśli na przykład, nie wiem, zobaczę motyla, to jest warunek, który jest sprawdzany, to potem podskakuję na przykład, nie wiem, 5 razy. Tak? Czyli to są polecenia, które wykonuję, jeżeli po spełnieniu tego warunku. Jeśli ten warunek nie jest spełniony, no to nie robię tego. Tak? I jak to wygląda? Słuchajcie, przejdziemy sobie w takim razie już do PixBloga. I do zadań. Już to sobie zamknę. Już tu muszę widzieć, słuchajcie, o tak zrobimy. Wejdziemy sobie w kurs pierwszy, programowanie obrazkowe wstęp. Tak? Na tym koncie, Mateusz, mam tylko, zobacz, 37 gwiazdek. Nie jest dużo. Ja na tym, to nie jest moje prawdziwe konto, tylko takie nie widać gwiazdek, słuchajcie. A widać PixBloga? Może coś źle udostępniłam, albo coś się... Widać. Dobra, widać. No to słuchajcie, to na tym koncie tutaj zawsze pokazuje, ile jest gwiazdek. Tak? Dobrze. I wchodzimy sobie, słuchajcie, w lekcję czwartą. Tu mamy programowanie obrazkowe, instrukcje warunkowe właśnie. A no może tak być. To słuchajcie, jak bardzo chcecie wiedzieć, na tym koncie mam 37 gwiazdek, ale na swoim takim prawdziwym mam trochę więcej. Dobrze. I jak wygląda instrukcja warunkowa, słuchajcie? W PixBlogu instrukcja warunkowa to jest taka zielona paszcza, tak? Czyli jeżeli królik zobaczy to, to wykonuje te instrukcje, które są tutaj w pętli. I najczęściej, słuchajcie, instrukcje warunkowe umieszczamy w pętli, tak? Dlaczego? Dlatego, że jeśli jej nie umieścimy w pętli, jak myślicie, dlaczego? Jak myślicie, słuchajcie, dlaczego musimy umieszczać instrukcję warunkową w pętli, tej fioletowej? No dokładnie, jeżeli umieścimy ją tylko raz, zobaczcie, na przykład w tym zadaniu, jedną, to warunek będzie sprawdzany tylko na początku działania programu i tylko raz. Tak? Jeżeli chcemy, żeby ten warunek był sprawdzany, na przykład cały czas albo kilka razy, to musimy go umieścić zawsze w pętli. I słuchajcie, jeśli chodzi o zadania te nasze PixBlogowe, najczęściej właśnie wygląda to w ten sposób, że umieszczamy sobie pętlę, w środek warunek i zobaczcie, w tym przykładzie, w tym zadaniu
mamy zamienić czerwone klucze na żółte. Na żółte. Czyli zobaczcie, patrzymy sobie. I wyobraźcie sobie, że królik nie wie, gdzie te klucze są. My widzimy wprawdzie, ale wyobrażamy sobie, że on tego nie widzi. Tak? Czyli musi przejść całą szerokość tutaj, cały ten odcinek. I na każdym miejscu, włącznie z tym pierwszym, na którym stanie, musi sprawdzić, czy jest kluczyk, ten czerwony. No to musi przejść te 10 kroków. Przed każdym krokiem. To jest, słuchajcie, dosyć ważne, żeby przed krokiem najpierw był warunek, czyli to, a dopiero potem chodzenie. Dlaczego? Bo jeśli byłby kluczyk tutaj na samym początku, a krok byłby pierwszy, to on by wykonał najpierw krok, potem sprawdzanie. Prawda? Czyli najpierw sprawdzanie. Akurat zobaczcie, w tym zadaniu nie ma to znaczenia. Tak? Ale jeżeli byłby tutaj kluczyk, to już by miało to znaczenie i trzeba by było poprawiać. No ja wiem, że już wiecie, że jeżeli zobaczy kluczyk czerwony, to zamień go na kluczyk żółty. Tak? W pętli, jeśli widzi red key, rysuje yellow key, poza sprawdzeniem. Tak, bardzo dobrze, Mateusz. Dokładnie tak. Tak? I zobaczcie. I on te instrukcje wykonuje dokładnie w tej kolejności, w jakiej mamy tutaj. Czyli najpierw sprawdza kluczyk. Nie ma kluczyka, więc tego nie zrobił. Idzie dalej. Sprawdza kluczyk, jest, zamienia go na żółty, idzie sobie dalej. Sprawdza, jest, zamienia, idzie dalej. Nie ma, to tylko idzie. Tak i tak dalej, i tak dalej. No dobra, to spróbujmy drugie zadanie sobie zrobić. Tu mamy zamienić tą gołą ziemię, czyli tą ziemię bez trawy na taką, żeby była tutaj trawka. Nie wiem, słuchajcie, o co chodzi z tymi drzewkami, ale jeżeli... Starajcie się, słuchajcie, pisać na temat lekcji. Tak, będzie powtarzał, czyli na pewno robimy pętlę. Patrzymy, on musi tu przejść cały czas. I co będzie w tej pętli, Almir? Jeśli widzi dirt. Dokładnie. Tak jest. Jeśli widzi dirt, rysuje dirt z trawą, tak? Minecraft się nam kłania i idzie w prawo. No, bardzo podobne do kluczyków, prawda? No, to sobie szybko je przelecimy. Tak i już. Tak, minecraftowe. To jeszcze wiem, dirt. I jeszcze znam redstone, słuchajcie. I kilka innych. Dobra, to zadanie trzecie, ale to nie jest na temat Minecrafta. Tu mamy, zobaczcie, zmienić kolor flag na czerwony. Świetnie, Piotrek, dwa razy do góry. No bo zobaczcie, i te kroki, dwa do góry, muszą być przed tą pętlą. A dlaczego ja mam tu pętlę, już to nie wiem. Czyli tu przed pętlą, bo one się wykonują, zobaczcie, tylko raz. Tak? A potem dopiero w pętli, Patryk, świetnie, 10 razy. Sprawdzanie, czy jest flaga, dokładnie, flagę zamieniamy żółtą na czerwoną. No, dokładnie, świetnie. A ja widzę, że wy znacie wszystko. No dobra, to idziemy sobie dalej. Oczywiście te instrukcje, które umieszczamy w pętli, do tej pory umieszczaliśmy jedną, ale ich może być w tym warunku, tak? Może być ich więcej. Może być na zasadzie właśnie takiej, że jak znajdzie ten niebieski zamek, to idzie do góry, rysuje nad nim kluczyk i ważny jest, słuchajcie, tutaj ten powrót w to samo miejsce, żeby on tu mógł dalej iść i sprawdzać te kolejne zamki, tak? Czyli zobaczcie, poszedł krok w górę, to musi zawsze wrócić krok w dół. No dobra, to idziemy do zadania. Mamy dorysować szczyty kaktusów. Tu już Miłosz coś napisał. Słuchajcie, poczekajcie, sprawdzimy sobie. Trzeba pójść dwa w górę, później pętla w prawo. W pętli, jeżeli widzi... A, to było do tamtego, dobra. Tak, Mateusz, świetnie. Tak, tak, Miłosz, nie Mateusz, przepraszam. No dobra, to w tym, słuchajcie. Gdzie on będzie sprawdzał i co on będzie sprawdzał? Jeden do góry. Bardzo dobrze, tak? Bo musi przejść tu,
i w tej pętli tutaj będzie sprawdzał sobie. Czyli idzie. Zobaczcie, plansza jest tu szersza, więc musimy dać nie 10, a 15. Idzie, jeśli widzi dół kaktusa, idzie w górę, rysuje, wraca, idzie dalej w prawo. Świetnie, Miłosz. Czyli jeżeli widzi, uwaga, ten obrazek, tak, to często jest ta pomyłka, że nie zauważamy, że to są dwa różne obrazki. Idzie w górę, rysuje szczyt kaktusa, wraca w dół. Czyli te instrukcje są wykonywane tylko w tych miejscach, a to jest tutaj zawsze wykonywane. No dobra. Piętnaście, tak, Piotrek. Dokładnie tak, 15. Dobra. Idziemy dalej, słuchajcie. Piąte. No tym razem mamy odwrotnie, dorysować mnie. Dwa razy do góry. Patryk, jaki szybki jesteś. Dwa razy do góry. Potem pętla 15, w pętli w prawo i w pętli. Jeśli widzi kaktus i idzie w dół, robi środek kaktusa, idzie do góry. Mhm. Tak jest. Czyli idzie sobie tutaj dwa kroki w górę. Tak. Pętli 15. Sprawdza tym razem szczyty kaktusów. To jest, Oliwia, zadanie piąte. Kurs pierwszy, lekcja czwarta, zadanie piąte robimy. Mhm. Dobra, czyli jeżeli znajdzie szczyt kaktusa, idzie w dół, rysuje, wraca na górę znowu i dalej sobie wędruje w bok. Dokładnie tak, tyk, tyk, tyk. I zobaczcie, on zawsze wykonuje to, wykonuje tylko wtedy, kiedy zobaczy to. Dobra, zadanie szóste robimy sobie. No. O, Piotrek pisze, to chyba Piotrek wie. Tak, Piotrek? No to poczekamy. Piszcie, jak to zrobić. Idzie jeden w bok, tutaj ma przejść. Mhm. Dobra, ja ułożę. Piotrek, początek dobry. Mhm. O, Mateusz, dobrze. Pętla, słuchajcie, tak. Zobaczcie, popatrzymy sobie. Co on musi sprawdzić? On musi tą drugą część wysepki dorysować obok tych, czyli musi sprawdzać, gdzie są te lewe części wysepek. Czyli w pętli idzie w górę, będzie szedł i sprawdza, czy znajdzie tą lewą część wysepki. W tych miejscach, gdzie ta lewa część wysepki jest, on idzie w prawo, dorysowuje drugą część wysepki, tak? Czyli zrobi, to zrobi tutaj, tutaj, tutaj. Pójdzie tu, dorysuje i musi jeszcze wrócić w to miejsce. Czyli wraca w lewo, a po tym sprawdzaniu jeszcze tu idzie w górę, tak? Czyli robi 10 sobie tutaj kroków, przed każdym krokiem sprawdza. O, dokładnie tak. Mhm. Dobra. Wszyscy zdążyli? Mamy to zrobione? Ale Mateusz, bo nie wiem, jaką prawdę mam napisać. Umiem pisać na czacie. Tylko na jakie pytanie? Bo chyba mi umknęło pytanie, Mateusz. Wyraz jakiś mam. To super, Piotrek, że masz zrobione. Bardzo dobrze. Świetnie. Słuchajcie, i w tym kursie mamy jeszcze zabawy i przykłady. Wejdziemy sobie na razie w przykład trzeci, słuchajcie. I to jest, tak oznaczone są gry.
Oczywiście, słuchajcie, w tych początkowych kursach te gry są takie dosyć proste, tak? Ale można na nich też parę ciekawych rzeczy zrobić. Super. Tak? I zobaczcie. W tym przykładzie mamy opisaną grę, która polega na tym, że królik zbiera monety. I gry, słuchajcie, są w taki sposób stworzone, że my tutaj tylko ustalamy, co się będzie działo, kiedy królik coś zobaczy. Zauważcie, że tego nie robimy już w pętli, tylko ustalamy te warunki, tak, do spełnienia. I nie ustawiamy też ruchów królika. Ruchy królika, czyli sterowanie całym królikiem, jest już zaprogramowane. Jeśli naciśniemy play, to pojawia nam się joystick i możemy sterować albo tym joystickiem, albo strzałkami, tak, Miłosz, na klawiaturze, tak? Lepiej nawet tymi strzałkami, tak? Zobaczcie. I teraz ten warunek będzie spełniany, czyli to zbieranie monet będzie wtedy, jeżeli ja najadę na monetę. Zobaczcie, i ją zebrałam. Tak, tak? W ten sposób. Na kaktusie nic się nie dzieje, no bo tutaj nie jest nic. Tu nie jest nic ustawione. To wejdziemy sobie, słuchajcie, w zabawę czwartą i spróbujemy sobie zrobić tutaj taką krótką grę. Zauważcie, że w tych pierwszych, tak jak mówiłam, nie ma za wiele możliwości, ale też można coś fajnego stworzyć. No to słuchajcie, dorysujemy sobie, dorysujcie sobie parę monet do zebrania gdzieś tam, a ja sobie tu dorysuję, a ja dorysuję sobie tu może. Tak, czyli można tutaj w paru miejscach dorysować sobie monety do zebrania. Albo inne rzeczy. Możecie zbierać marchewki. Dowolnie. Dorysujemy sobie, słuchajcie, tutaj drabinkę. O, po tej drabince królik będzie nam wchodził. I słuchajcie, zrobimy sobie coś takiego jak grawitację. Jak już tworzyliście gry, to już doskonale wiecie, jak zrobić grawitację. Ktoś już robił? Wie, jak zrobić? To napiszcie. A, no to piszecie, że nie wiecie. Słuchajcie, grawitacja działa w taki sposób, no jak ta nasza ziemska, prawda? Ciągnie nas w dół. Czyli, o, Bartek pisze, że wie. No to Bartek, napisz, jak zrobić, żeby zadziałała tutaj nam grawitacja. Czyli żeby cały czas królika ściągało w dół. Może no nie cały czas. Almir, jesteśmy w kursie pierwszym, lekcja czwarta, zabawa czwarta. Dokładnie. Super. Jeżeli zobaczy puste, białe powietrze, różnie słuchajcie na to mówią, czyli jeśli zobaczy białe, czyli na każdym pustym tutaj polu białym, ciągnie go w dół. Zobaczcie, on już tu na samym początku nie będzie mógł sobie wejść. Jeżeli tego byśmy nie zrobili, no to on by mógł chodzić nam po całej planszy i nic by się nie działo. Tak, ustawiam. Zobaczcie, no nie mogę pójść w górę. On tak jakby podskakuje sobie, ale ściąga mnie w dół. No tu mnie nie ściąga, tu mogę sobie pójść. Tak, ale już wyżej nie pójdę. Dobra. Tu już też, o, tak. Dobra. To zrobimy, że on po tych drabinkach będzie sam wchodził. Czyli jak zobaczy drabinkę, no to się po niej niech wspina. Tak? Niech sobie po niej się wspina. No i on będzie tutaj, wystarczy, że dojdziemy i on po drabince nam się pięknie, o, i zeskakuje z drabinki, hop, i zeskakuje, hop, i zeskakuje. Dobra. No to zrobimy jeszcze sobie, słuchajcie, co? A sprężynkę dołożymy, żeby tutaj sobie pięknie skakał. Tak? Czyli jeśli zobaczy tą sprężynkę, zrobimy to na zasadzie takiej fajnej animacji, że będzie wybijało nas, to zamienia na sprężynkę taką, tak? No i ten podskok dajmy na to, nie wiem, na 3, 4, dowolny. Można zrobić na ile się chce. Ja zrobię na 4, tak? Czyli 4 do góry mnie wybija. Tak, idzie, hop. Zobaczcie, wybiło mnie. No i zatrzymałem się tu na monecie.
Królik się zatrzymał. Poczekajcie, bo coś piszecie. Dobra, to słuchajcie, Oliwia, to jeszcze powolutku. Jesteśmy w grze. Gry Pixblocku działają na takiej zasadzie, że tutaj ustalamy, co królik będzie robił, gdy zobaczy dane elementy. Tak, przynajmniej tutaj w tych początkowych. I mamy teraz coś takiego, że jeśli królik zobaczy puste pole, to schodzi w dół. W ten sposób ustawiliśmy sobie, słuchajcie, grawitację, że on nie może tutaj sobie tak swobodnie poruszać się po planszy i wszędzie wchodzić. Tak? Na drabince. Robi coś takiego, że wchodzi w górę. Czyli my nie musimy tutaj wchodzić, tylko on sam wchodzi. A teraz na sprężynce będziemy go wybijać, czyli będzie skakał w górę. Tak? Tą monetę, słuchajcie, ja tu zamarzę, bo on się mi tu zatrzymuje, narysuję ją gdzieś wyżej, tutaj, o. Albo tu. O. Tak? I zobaczcie, i działa to w ten sposób. Dobra, super, Oliwia. I słuchajcie, o, i teraz będzie mi już lepiej to działało. Tak, tu sobie zeskakuję. Tak, skoczyłam, zeskakuję. No, ale nie skaczę drugi raz. Dlaczego? No bo już jest inny obrazek, zobaczcie. Ten obrazek już jest inny, prawda? No nie ma tutaj tak. Póki co nie ma tutaj końca gry, zgadza się. I słuchajcie. Jeśli zobaczy, zrobimy tak, żeby tutaj była ta animacja, jeśli zobaczy tą sprężynkę, czyli tą tutaj, którą zamieniliśmy, to zamienia ją z powrotem na tą wciśniętą, tak? Żeby mógł się wybijać. I teraz zobaczcie, wchodzę, hop, 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 hop. Mateusz, nie spam. Hop, i tak sobie skacze. Jak sobie zeskoczymy, no to jesteśmy tutaj. Zobaczcie. O, i tu się fajna rzecz pokazała, że jak wejdziemy sobie na przykład na drabinkę i chcemy tu, to on wchodzi nam na tu wyspę, prawda? No, to trochę tak dziwnie wygląda. Można to tak sobie zostawić, jeżeli komuś się podoba. Natomiast można to obejść w taki sposób, że stawiamy tutaj tą niebieską platformę. O tą. Tak? Czyli w tych miejscach, gdzie nie ma monet, uciekłem. O, stawiamy sobie tutaj platformy i on wtedy będzie, że na tych platformach będzie się nam zatrzymywał. O, widzicie, i będzie, że chodzi po platformach. Tu na monetce i tak dalej. No dobra. Można, tak, Piotrek, można i w ten sposób, oczywiście. Tyle, że wtedy jak zrobimy, że jak na wyspie, to będzie tak, tu pójdzie w górę i spadnie, pójdzie w górę, spadnie, pójdzie w górę, spadnie, prawda? A tu wygląda, jakby na tych platformach się zatrzymywał. No, dokładnie. No to zróbmy teraz zbieranie monet. Tak? Czyli jeżeli zobaczy monety, no to je po prostu zbiera. Możemy je zebrać. Tak jak lekcja, Oliwia. 11:45, 50, tak mniej więcej będziemy kończyć. Tak, czyli tutaj zbierze i dobrze jest tu zrobić, żeby zamienił ją jeszcze na tą platformę, bo znowu nam tutaj spadnie. Czyli albo od razu będzie ją zamieniał na platformę. O, w ten sposób. Tak, i zobaczcie, mamy fajnie. No tak, ale jeszcze tu zobaczcie te. Zamiast monety postawił nam tu platformę. No można tak zostawić. Tyk. O, tu nam fajnie skacze. Albo zlikwidować tą monetę i postawić ją w innym miejscu. Albo można zostawić. O, tutaj też. Tu też. No dobra, to słuchajcie. Co zrobimy tutaj, żeby się dostał w górę? 11:45. Drabinę. Może być, Piotrek. No to stawiamy drabinę. Zobaczcie, do drabiny już mamy tutaj ustawione, co się będzie działo. Więc właściwie można po prostu ją tutaj namalować albo sprężynkę. Tak, dokładnie. Można drabinę,
A można po prostu tak jak mówicie, jak to było? To było tak. Tak, tu była platforma, a tu było puste. A tu zrobimy sprężynkę. I wtedy on się tu wybije i skoczy pięknie tutaj. Tu w tych początkowych grach, słuchajcie, jest tak, że no, nie ma właśnie końca. Tak? Ale my możemy sobie zakończyć, jak najedzie na flagę. Nie ma tego bloczka stop. Dokładnie. A, teleportery, wiem, Piotrek, o czym mówisz. Fajne są. To innym razem. Ale tu też teoretycznie można... No nie, ale to będzie wyglądało jak chodzenie. Tak. No dobra, no to sobie zrobimy, że jeżeli znajdzie... wejdzie na żółtą flagę, to co? Zamieni ją na jajko? To nie wiem, Mateusz, może to kwestia internetu czy coś. Na znak exit. Dobra. Na znak exit. No to zamienię na znak exit. Prawda? I słuchajcie, jakby był tutaj ten nasz żółty bloczek końca gry, to by można było tutaj wstawić koniec. A tak, no to po prostu tak sobie po prostu kończymy. I w ten sposób, zobaczcie, niby mała plansza, mało możliwości, a całkiem fajna taka już pierwsza platformówka jest zrobiona. Dobra. To idziemy, słuchajcie, do następnych. Lekcja piąta, instrukcje warunkowe. Dobra? Tutaj mamy już bardziej rozbudowane te instrukcje warunkowe. Przejdziemy od razu do zadania pierwszego. Mamy postawić znak ostrzegawczy przed przepaścią z kolcami. Już, Patryk? No dobra. Czyli powtórz 15 razy, tak, bo cała szerokość tu do przejścia ma sprawdzać kolce. Czyli jeżeli zobaczysz kolce, no to co na tych każdych kolcach ma zrobić? Jeśli widzi kolce, to idzie do góry, w lewo, ok, do góry, w lewo, rysuje tabliczkę, tak jest, i idzie dwa razy w prawo i raz w dół. Wystarczy raz w prawo, żeby wrócił z powrotem jakby na ten kolec. Tak, czyli zobaczcie, tyle ile poszedł tutaj w górę, w bok, w lewo, tyle musi wrócić w przeciwne kierunki, w dół. I dalej idzie sobie tutaj krok w prawo. Jeżeli dodamy tutaj ten krok, to by nie szedł na tych ziemiach. No i on to nam pięknie wykonuje. Dobra, możemy iść dalej. Idziemy. Jak coś, to sobie później... obejrzycie jeszcze raz webinar. Proszę, Mateusz. Dobra. No to mamy teraz powiększyć kaktusy. Tak? Jak nie wiemy, o ile mamy je powiększyć, pamiętajcie, zawsze zielona gwiazdka to jest taka dla nas podpowiedź. No, czyli mają być 3 razy wyższe. Tak, będzie na YouTubie PixBlock. Dobra. Czyli królik jest tu. I ma w tym rządku tutaj chodzić i sprawdzać sobie w pętli 3 razy do góry. Fajnie, super, że już korzystacie z pętli. Słuchajcie, można to oczywiście zrobić 3 krokami pojedynczymi, a jak najbardziej można w pętli. Jak widzi kaktus, rysuje 2 w górę. I teraz w pętli będzie szedł 10 w bok, bo ma 10 kroków. I będzie sprawdzał, czy znajdzie tego kaktusika. O, tego, tego czy tego. I jak widzi kaktus, rysuje, jak widzi kaktus, nie mamy 2 razy, ale zobaczcie, obejdziemy sobie, zrobimy 3 razy, rysowanie środka kaktusa w górę, będzie trochę za dużo tych środków kaktusa, zobaczcie, nie dałam tutaj kroku, dlatego nie idzie, o, muszę dać krok, prawda? Czyli on pójdzie tu, idzie sobie, sprawdza, nie ma kaktusa, więc idzie tylko krok. Nie ma kaktusa, idzie tylko krok. Jest kaktus, rysuje raz, dwa, trzy.
I słuchajcie, tu powinien być szczyt kaktusa. Czyli wystarczy tu narysować po prostu szczyt kaktusa, prawda? Jeden tylko szczyt. No słuchajcie, a jak powrót? Bo musimy jeszcze dać powrót. On poszedł tu. Raz. Raz, dwa, trzy. To musi trzy razy w dół pójść tu. Po narysowaniu tego szczytu musi pójść trzy w dół. I już. Trzy w dół. No sobie zaraz sprawdzimy. Sprawdzimy. Rysuję. Tak, rysuję. Raz, dwa, trzy. A, za dużo. Zobaczcie, faktycznie. Za wysokie kaktusy. Zobaczcie, za dużo. Świetnie, Miłosz. Czyli jednak za dużo. Zobaczcie. No i co? No to robimy to na piechotę. Słuchajcie. Pyk, pyk. Rysuję tutaj. Pyk, rysuję, pyk. I wraca, poszedł raz, dwa w górę, więc wraca, dwa w dół. I już. I teraz sobie sprawdzamy. I już jest dobrze. Ok. Super, że tutaj kontrolujecie. Dobra, to trzecie. O, zobaczcie, podobne jak było z wyspami. Czyli tutaj co musi robić? Idzie tutaj, sprawdza te części wyspy. Tak? Idzie tu i sprawdza części wyspy. 10 w górę. Musi sprawdzić, czy znajdzie tą wyspę. Jeśli ją znajdzie, to musi iść, musi przejść w prawo, tak, narysować tą część wyspy i wrócić w lewo. W prawo, narysować tą część wyspy, wrócić w lewo i dalej idzie sobie w górę. To jest pierwsza część. To. O, narysował. Teraz zobaczcie. Jest tu w tym miejscu. To teraz tutaj musi przejść w to miejsce, już poza tą pętlą. Czyli po prostu musi przejść cztery kroki w bok. Cztery kroki w prawą stronę. Dobra, czekam. No to słuchajcie, jak jest tutaj, to co musi tutaj robić? Dokładnie, praktycznie to samo, tylko schodząc w dół, no i w drugą stronę rysuje wyspy. Czyli idzie, będzie szedł w dół, sprawdza najpierw, pamiętajcie, najpierw sprawdzanie, potem krok w dół. Sprawdza, czy znajdzie tym razem tą wyspę. Jeżeli znajdzie, to idzie w prawo. Rysuje tą wyspę, idzie w lewo, wraca i schodzi w dół. Dokładnie. I zamaluje pięknie. Dobra. No słuchajcie, a macie to zrobione? Udało się wam to zrobić? Ja słuchajcie, jak robiłam na lekcjach, to z tym zadaniem były takie dosyć spore problemy. O, Patryk ma. Dobra. Patryk, to mów, podpowiadaj nam. Miłosz też ma. Super. No, czyli jednak nie takie. Dobra, Patryk, czekam.
Raz, dwa, trzy w górę. Ale zobaczcie, jak pójdzie tutaj trzy w górę, to co ma zrobić? Dwa razy do góry, rysuję naciągniętą i dwa w bok. O, Patryk mówi tak. No to super. A Patryk mówi, że tak, pętla w pętli w prawo. 10, tak Patryk? Dobra. 10 w prawo, przejdzie tutaj. Mhm. Dobra, to Miłosz, spokojnie. Ja też mam inaczej, ale można, słuchajcie, jeśli widzi naciągniętą, robi normalną. Tu, ale w tej pętli, Patryk? Tak. Dobra. Tu, jak widzi... czekajcie, którą ma zamienić? Tak, tą. To rysuje taką. Ok. Dokładnie. W większości przypadków jest tak, że jest więcej. Poza pętlą idzie do góry. Dobra. Ok. Dobra. I co Patryk teraz? Teraz pętla. W pętli idzie w lewo. Jeśli widzi naciągniętą, tak, zaraz sprawdzimy. Naciągniętą, widzi normalną. Mhm. Póki co, słuchajcie, za wiele... No tu jeszcze nic nie ma do zrobienia, bo zobaczcie, bo nie ma żadnej sprężynki do naciągnięcia. Poza pętlą idzie w górę. Okej. Okay. Dobra, czyli tu jeszcze jak pójdzie tak, pójdzie tak i pójdzie tak. I znowu ta sama pętla? O, super, Mateusz podpowiedział, można to zagnieździć. Czyli to wszystko w pętli. Okej. Tak, to wkładam w pętlę i 5 razy, dobra. No to sprawdzamy. Tak, 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 tak. Cicho. Słuchajcie, pies mi się rozszczekał. O, zobaczcie. Udało się, super. Ja, słuchajcie, zrobiłam innym sposobem, ale ten też jest jak najbardziej prawidłowy. Zmieściliśmy się w bloczkach. Wszystko jest ok. Dobrze. Przepraszam Was na momencik. Wypuszczę psa, dobrze? Bardzo Was przepraszam, musiałam psa zamknąć, bo mi tutaj... Też można bez pętli. Jeżeli się zmieścimy, słuchajcie, w bloczkach, to jak najbardziej może być to bez pętli. Mój pies nazywa się Milo. Dobrze, słuchajcie. Mhm. Tak, dokładnie. Chodzenie, zobaczcie, on sprawdził całą planszę, mógłby tutaj właściwie tego nie sprawdzać, ale tak. Można by było też, słuchajcie, kolejny sposób zrobić coś takiego. Idzie sobie 5 w górę kroków, tak? Potem, ja to Wam zrobię, zobaczcie. Bo większość osób w ten sposób to robi. Nie musicie tego robić, tak? Czyli idzie sobie na przykład 5 w górę. Tutaj, czyli idzie w to miejsce. Potem schodząc w dół, sprawdza monetki, sprężynki, nie monetki. Tak, sprawdza sprężynkę, zamienia sprężynkę. Idzie tu i idzie tu. Tak, czyli to będzie to schodzenie. Pak, 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 skacze. Teraz musi iść jeden krok w górę i potem w drugą stronę sobie wchodząc. Idzie krok w górę
i w pętli 5 razy sprawdza. A wchodzi tylko w górę. O. I jest to też jakiś sposób. Dobra. W ten sposób. To Piotrek sobie później na YouTubie obejrzysz. Więc na spokojnie, słuchajcie. Wiadomo, no lekcje tamte są też ważne. Dobrze. Ciszno. Do widzenia, Piotrek. Dobra, to wchodzimy, słuchajcie, w następne zadanie szybciutko. I tu mamy co? Gdy spotkasz trampolinę, to naciągnij jej sprężynę, a gdy guzik, to go wciśnij. Czyli możemy mieć już teraz dwa warunki do sprawdzenia w jednej pętli. O, proszę, do 12.30. No do 12.30 to nie damy rady. Chociażbyśmy pociągnęli pewnie, tak jest. Dobra, słuchajcie, to co tutaj robimy? Idziemy w górę. Idziemy w górę. Jeszcze chwilka. Do 12.30 nie będziemy przeciągać, ale jeszcze chwilkę mamy. I będziemy sobie iść całą szerokość. I teraz dwa warunki mamy do sprawdzenia. Jeden i drugi. Jeden warunek to będzie sprężynka, którą trzeba naciągnąć. A drugi warunek to jest guzik, który trzeba po prostu wcisnąć. I idziemy w bok. Zobaczcie, tak? Czyli on w każdym miejscu będzie sprawdzał sprężynkę i guzik. I w zależności od tego, co znajdzie, to wykona albo to, albo to. I proszę. Voilà, zrobione. Tak, słuchajcie, dokładnie, jeżeli ktoś musi, no to trudno. Można sobie później na YouTubie obejrzeć. Tam można sobie mnie dowolnie przesuwać i w ogóle zadania, screeny robić. Dobrze. I zadanie szóste. Mamy przemalować niebieskie klucze na czerwone, a czerwone na żółte. No to podobnie. Idziemy sobie, dwa warunki będziemy sobie sprawdzać. Piąte na odwrót? To znaczy tu kolejność inną? Nie ma znaczenia. W tym przypadku nie ma to znaczenia sprawdzanie tu warunków. Może być też i równie dobrze tak. Dobra. Tu mamy tak. Niebieskie klucze zamienić na czerwone, a czerwone klucze zamienić na żółte. I idziemy w bok. No i teraz pytanie, zagadka. Czy to jest dobrze? Odnośnie konkursu, ale w sensie rozwiązywania zadań konkursowych, no to raczej nie, bo tu musicie sami rozwiązywać. Natomiast jeżeli chodzi o konkurs, to słuchajcie, jeszcze do 29, tak? Można rozwiązywać zadania eliminacyjne. Tam jest 20 zadań. Wystarczy zrobić 15, 16, 75%, żeby dostać się do kolejnego do kolejnego etapu. A po konkursie, a to tego nie wiem, szczerze mówiąc. Z reguły jest tak, że po konkursie, ale już po tym właściwym, który jest w grudniu, zadania pojawiają się na platformie i można sobie sprawdzać ich rozwiązanie. Dobra, no to wróćmy do tego zadania, zobaczmy. Zamienił mi wszystkie na żółte. Koniecznie, Karolina, zrób, zrób. Dlaczego mi zamienił wszystkie na żółte, słuchajcie? No to sobie sprawdzam po kolei. Tu nie ma kluczyka, idzie. Tu jest kluczyk. Znalazł niebieski, zamienił go na czerwony i sprawdza, czy jest czerwony. Właśnie. I widzi znów czerwony, czyli zamienia go na żółty, czyli wszystkie kluczyki zamieni mi na odwrót.
Na odwrót, Patryk podpowiada. Czyli tu kolejność zmienić. No to zobaczmy. No właśnie, kolejność. Bardzo dobrze. Super. No to idziemy dalej. Tutaj mamy z jednej strony narysować kluczek, z drugiej strony narysować flagę. No tu już nic nie wymyślimy, nie ma tutaj żadnych skomplikowanych rzeczy. Natomiast są trzy warunki do sprawdzenia. Tak? Kolory właściwie, tak? Idzie sobie tutaj na środek. Tak, Miłosz, super. I potem w pętli będzie szedł i sprawdzał trzy warunki. Mhm. Dobra, poczekam, bo tutaj piszecie. To poczekam. Napiszcie. Ja już sobie włożę sprawdzanie. Trzy warunki, tak jak Wam mówiłam. Dokładnie, tak. Jeśli widzi save, idzie w prawo, rysuje flagę, idzie dwa w lewo, rysuje klucz i wraca tu do tego środkowego rzędu. A trzy warunki, dlatego że musi sprawdzać każdy kolor, tak? Czyli musi najpierw sprawdzić, czy jest czerwony save. Kolory mylę, słuchajcie. Niebieski, czerwony i żółty. I w każdy będzie robił to samo, tylko będą inne kolory. Trochę dużo tego będzie. Dokładnie tak. Czyli jak widzi niebieski, idzie w prawo, rysuje flagę, tak, tu dorysuje, potem pójdzie dwa w lewo, narysuje kluczyk niebieski i pójdzie jeden krok znowu w prawo, żeby mógł iść tu dalej i sprawdzać. A jak znajdzie czerwony, to sobie zrobimy odwrotnie, słuchajcie. A co? Możemy. Pójdzie tu najpierw w prawo. Tu akurat nie ma znaczenia. Mhm. Narysuje kluczyk. Pójdzie dwa w lewo, w prawo. Nie dość, że kolory mylę, słuchajcie, to jeszcze i kierunki. I wróć. I czerwoną flagę oczywiście. No i w żółtym by było podobnie. Mhm. Na przykład tą flaga, dwa w tom, kluczyk, wraca na środek i po tych wszystkich warunkach idzie krok w górę. O. Tak? Wszystkie musi mieć sprawdzone. Dobra, ósme. Czerwone klucze na żółte, a żółte na czerwone. Coś podobnego, słuchajcie, jak było z tymi niebieskimi. No to zobaczmy. Tak? Czyli mamy dwa warunki do sprawdzenia, potem będzie szedł w górę. Jak czerwony. Mhm. Tak, to ma zrobić żółty, a jak znajdzie żółty, to ma zrobić czerwony. Tak? No zobaczymy, czy dobra kolejność jest. No nie, jak w tą stronę zrobię, to mam wszystkie, zobaczcie, czerwone. No to zmieniamy kolejność, zobaczymy. Jak w tą stronę znowu zrobię, to mam same żółte. Macie pomysł, jak to naprawić? Co tutaj mam źle? Zobaczcie. Bo teraz tak, znajdzie mi żółty. Aha, dobrze, Patryk. Tak? Zobaczcie, jak widzi żółty, zamienia go na czerwony, no to teraz sprawdza, czy to jest czerwony. Dlatego go zamienia znowu na żółty. Dopiero teraz idzie bok. I tak dalej, i tak dalej. Tu dobrze, fajnie Patryk napisał, że tu pododawać kroki w bok po prostu, tak? Po każdym sprawdzeniu, zamianie, żeby już nie zamieniał tego czerwonego na ten żółty, to niech pójdzie sobie w bok i dopiero sobie sprawdza. I teraz nam to pięknie zadziała. Świetnie. No to co, damy radę jeszcze te dwa zrobić? Damy radę. To jak nie my. No pewnie. Mamy tutaj napisać program, w których królik zaznaczy swoją drogę, tak?
zamieni te strzałki na lawej, będzie tak szedł, jak te strzałki pokazują, a na samym końcu narysuje flagę na maszcie. No to znowu sobie powtarzamy tak w pętli. I teraz, jeżeli znajdzie strzałkę w górę, to rysuje w tym miejscu lawę i idzie w górę. Jeżeli znajdzie strzałkę w bok, w prawo, to rysuje w tym miejscu lawę i idzie w prawo. A jak znajdzie strzałkę w dół, to rysuje w tym miejscu lawę i idzie w dół. A na końcu, bo teraz przejdzie tą naszą drogę tutaj, zobaczcie, i dojdzie tu, to na końcu ma po prostu postawić flagę. I to można zrobić albo w pętli, o tu krok powinien być tu, albo po prostu narysować tutaj flagę. Zobaczcie. I ten sposób powinien zadziałać. O, i narysował. Jeżeli byśmy dali tutaj, zobaczcie, w pętli, tak? Jeżeli zobaczy pusty słupek, narysuj, to też nam zadziała. I znów mamy dwa rozwiązania jednego zadania. No to ostatnie. To było proste. I ostatnie też, zobaczcie. Mamy do sprawdzenia strzałki. I w zależności od tego, który kierunek pokazuje strzałka, to w tą stronę ma być narysowana moneta, czyli albo na górze, albo na dole. Jeden, o, już Patryk napisał. Do góry, potem w pętli 15. Jeśli widzi strzałka w górę, idzie do góry, rysuje monetę i idzie w dół. Ok, dobra. Jeżeli widzi strzałka w górę, idzie do góry, rysuje monetkę, idzie w dół. Jeśli widzi strzałkę w dół, to idzie w dół, rysuje monetkę i idzie w górę. A po całych sprawdzeniach idzie sobie w bok. Dobrze? Dół, góra, dół, góra. Powinno być dobrze. No i jest. Słuchajcie, pięknie, zadziałało. Tu w przykładach też mamy gry. Można sobie tworzyć gry, słuchajcie, labirynty. To jest z kluczykami, że jak znajdzie kluczyk, to idzie tutaj w bok i otwiera jakby ten zamek, tak? Safe. Można zrobić coś podobnego. Natomiast tu mamy fajny labirynt i już dochodzi nam to zakończenie gry. Tak szybciutko Wam jeszcze pokażę. Czyli jak wejdzie na lawę, to stawia tam znaczek, no i koniec gry, bo nie może wejść na lawę. Natomiast jak dojdzie już do końca, no to mamy, że wygrywa. I można tworzyć, zobaczcie, tutaj swoje labirynty, nawet tutaj taki. No też nie mamy za dużo możliwości, ale możemy sobie tutaj do naszego labiryntu, podobnie jak w poprzedniej grze, dodać zbieranie monet, że jak wejdzie na skrzynkę, to na przykład cofa go na początek. Tak? Jak to zrobić, żeby tutaj bez współrzędnych, żeby cofało na początek, słuchajcie, w każdym miejscu, bez względu na to, gdzie on jest, gdzie wejdzie na tą skrzynkę. Ale musicie wiedzieć, ile mam gwiazdek, czy to takie ważne? Dobra, słuchajcie, jeżeli chcemy, żeby on w każdym momencie wejścia na skrzynki wrócił na początek, bez względu na to, w którym miejscu, no to wiadomo, że jeżeli wejdzie na skrzynkę i za pomocą pętli, tak, idzie w bok. Pętla ma 10 szerokości, tak? 10. Idzie w bok 10 i idzie w dół 10. I bez względu na to, w którym on miejscu wejdzie, to i tak zawsze cofnie się tu i cofnie się tu. Tak? I zobaczcie, ja specjalnie wejdę tu i cofam mnie. Żeby przyspieszę. O nie, teraz muszę trochę zwolnić, bo za szybko chodzę. Weszłam? Cofam mnie. No muszę od nowa.
O, i też mnie tutaj cofa. Oczywiście łatwiej by to było, gdybyśmy mieli współrzędne i skokami, prawda? No ale to już jest. I tak w ten sposób możemy sobie tutaj zrobić. Dobrze, słuchajcie, czy jakieś macie pytanka może? Czy przedłużyliśmy, nie szkodzi? To pytajcie. Śmiało pytajcie, jak będę potrafiła odpowiedzieć, to odpowiem. Na głównym koncie mam ponad 1000 gwiazdek. Chyba coś koło 1100. Ale nie mam jeszcze wszystkich rozwiązanych zadań. Znaczy z programowania tutaj, słuchajcie, nie mam wszystkich rozwiązanych, już dobrze, powiem wam. Tu mam wszystkie, tu mam wszystkie, tu mam większość, tu mam mało, bo ostatnio nie rozwiązywałam, bo głównie pracuję na programowaniu tym obrazkowym. Dobrze, może jeszcze jakieś inne pytania? Jak już ciekawość zaspokoiłam waszą. Okay. Chyba nie ma, słuchajcie, pytań. To super. Jak wszystko wiemy, to fajnie. No to słuchajcie, no to fajnie. Bardzo dobrze. Patryk ma pytania, czy są pytania? Ma pytanie, czy są pytania? Dobrze, moi drodzy, to kończymy na dzisiaj. Bardzo wam serdecznie dziękuję za aktywność. Rozwiązujcie zadania konkursowe, tak? I powodzenia wam życzę. Trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam. Do usłyszenia, zobaczenia.